ojciec Tomasz cytowali swoje wypowiedzi, zauważyłem, że pod tą wypowiedzią ojca Tomasza jest też klucz, bardzo piękny klucz, który zaczyna się od tego, że antidotum na te zagrożenia, na tą sytuację współczesną jest przede wszystkim najpierw głęboki związek człowieka z Panem Bogiem, czyli modlitwa, którą wchodzi. Przeżywanie swojego powołania, swojego życia w głębokim związku z Bogiem. I potem także głęboka wrażliwość wobec tego, który cierpi, wobec drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy. Myślę, że jeżeli te dwie rzeczywistości będą w naszej wychowaniu także młodych ludzi do kapłaństwa jakoś obecne jeszcze bardziej, to na pewno będziemy mogli powiedzieć, że ten rysopis kapłana nie jest tylko zaznaczony taką kredką sławą.